robię z moimi włosami, że one tak odbijają od czubka głowy, od skóry? Jak je stylizuję? Jak je suszę? Jakie techniki stosuję właśnie, by osiągnąć taki efekt? Dzień dobry, zapraszam Was bardzo serdecznie na nowy film. Włosy umyte, to teraz nakładam wcierkę i laher na skórę głowy i wmasowuję ją specjalną łapką. A następnie aplikuję kurację w sprayu od Kevin Murphy na całe włosy i zabieram się za ich suszenie, by przyspieszyć proces stylizacji. Kiedy włosy są już lekko podsuszone, dzielę je na trzy części i łapię taką specjalną klamerką. Zaczynam od dołu. Do stylizacji wykorzystam moją ulubioną szczotkę ceramiczną od marki Moroccan Oil o średnicy 55 cm. Jest to największa szczotka, którą znajdziecie w ofercie marki. Uwaga, szczotka się nagrzewa i uważajcie, żeby sobie nie zrobić nią krzywdy, bo już nie raz miałam taką sytuację. Co dalej? Nakręcam włosy na szczotkę. Najpierw zaczynam to robić w dół, od wewnątrz w dół, a następnie stosuję technikę odwrotną, czyli w górę. To jest technika, której nauczył mnie kiedyś mój włoski fryzjer. Czyli dla przypomnienia, najpierw nawijamy szczotkę od nasady włosów w dół i przeciągamy po całości, a następnie znowu od nasady naszych włosów wywijamy je w zewnętrzną stronę, w przeciwną stronę. Zobaczcie, jak fajnie włosy odbijają od skóry głowy. Dzielę włosy na małe pasma, dzięki temu łatwiej pracuje się na takich długich włosach i operuję szczotką. A kiedy już je nawinę, to też lekko podsuszam je od nasady. Czynność powtarzam na każdym paśmie moich włosów. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still you stay 'cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. Fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see. No i teraz zabieram się za ostatnią część moich włosów. W sumie to najważniejszą. I tutaj muszę Wam zwrócić uwagę, że wszystko zależy od tego, jakie macie cięcie Waszych włosów. Czy posiadacie, tak jak ja, dłuższą lub też krótszą grzywkę. I oczywiście, jakie kosmetyki stosujecie.
czy nie obciążają one Waszych włosów. Jeśli chcecie dowiedzieć się, z jakich ja korzystam, koniecznie rozwincie opis, tam znajdziecie link do filmu, w którym opowiadam Wam o mojej pielęgnacji. I tutaj cały czas stosuję tę samą technikę, raz do wewnątrz, raz na zewnątrz, technikę, którą uwielbiam i świetnie się ona sprawdza. Yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life, real life. Yeah, we're loving the way they think we're so messed up, up. Even if what we're doing is bad. Zwróćcie koniecznie uwagę na to, jak suszę grzywkę. Jak ją wywijam, dzielę sobie oczywiście również na pasma, zawijam do środka i do zewnątrz. Podsuszam od nasady, od skóry głowy, żeby też włosy lekko odbiły. Troszkę coś na zasadzie takiego dużego wałka, który możemy sobie założyć na grzywkę, żeby też te włosy nam trochę odbiły od nasady. Na zakończenie zmieniam ustawienia na mojej suszarce. Suszę włosy zimnym powietrzem, żeby domknąć łuski włosa i żeby były one tak ładnie błyszczące. No i oczywiście olejek, olejek wygładzający, eliksir wygładzający, taki produkt, który mam akurat pod ręką, żeby już tak ładnie włosy dopieścić, żeby miały ładny blask i też nie były takie puszczące się. Something different about us, and the reason why we stay. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Mam nadzieję, że rozwiałam już wszystkie Wasze wątpliwości i być może skorzystacie właśnie z takiej techniki, którą ja stosuję przy suszeniu moich włosów, jak ja to wykonuję. Być może i Wam pomoże to właśnie przy stylizacji Waszych włosów. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, no i oczywiście widzimy się w kolejnym nowym filmie. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!